Jak wreszcie schudnąć w tym 2021 roku, który zbliża się przecież wielkimi krokami, jak wreszcie schudnąć skutecznie i tak, żeby znowu nie zaczynać w 2022 i 2023 i 2029? O tym będzie dzisiejsza audycja. Cześć, cześć czołem. Przy mikrofonie Ela Sawicka. Bardzo się cieszę, że spotykamy się po raz kolejny w audycji. Ja jestem dietetykiem, specjalistą do spraw żywienia człowieka. Jestem autorką Akademii Zdrowej Kobiety. Trochę się pochwalę, nie? Czyli Wirtualnej Szkoły Skutecznego Odchudzania i Zdrowego Stylu Życia bez spiny. Jestem też autorką e-booka, Jak Skutecznie Schudnąć Bez Spiny. Kompletna strategia od A do Z i ciut więcej. I wspieram kobiety w zmianie rozmiaru na mniejsze i życia na lżejsze. Ogólnie, tak? Bez lukru, bez spiny bez nadęcia, koniecznie zajrzyj na moją stronę www.elasawicka.pl i zobacz, jak Tobie mogę pomóc w skutecznej zmianie, jeśli oczywiście tego potrzebujesz. A teraz już lecimy z dzisiejszym tematem, po tych kilku słowach wstępu, no i będziemy mówić o tym, jak wreszcie, jak wreszcie schudnąć w tym 2021 roku, bo na pewno spotkałaś się z takimi hasłami, jak nowy rok, nowa Ty... Czyli nowy rok, nowa ja, nowe to, nowe tamto, jakby ten taki nowy rok jest takim symbolem, który ma nam obiecywać, obiecuje zresztą takie nowe w ogóle życie, wszystko nowe. Czyli, że ja, jeśli 30 i 31 mam jeszcze to w dupie, to już 1, to będzie zupełnie inaczej. No bo jest nowy rok, więc po prostu będę nowa ja. I wystarczy spojrzeć na Facebooka czy na Instagram i zalew tych treści, znaczy mnie po prostu tak strasznie irytują i denerwują takie rzeczy, że normalnie wży mi w mózgu. Ale i pewnie zauważyłaś to samo, że że teraz jest taki wzmożony okres też yy, zalewu takich właśnie treści i, i to w różnych obszarach. No, w odchudzaniu to już w ogóle totalnie, tak? To, to teraz po prostu jest milion dwieście zniżki na wszystko do trzeciego czy tam do pierwszego najlepiej, yy, no, bo, no bo żebyś już była gotowa na to, jak schudnąć w tym 2021 roku, no bo przecież musisz. Po pierwsze zastanów się, co jest dla ciebie ważne, Dlaczego to jest dla ciebie ważne? I ja się tak powtarzam, ale to jest naprawdę niezwykle istotne. No bo na serio, no skoro wciąż i wciąż powtarzasz ten sam schemat, to znaczy, że coś nie działa. I to tylko ten sam schemat, czyli kupuję dietę y, albo zaczynam jakąś współpracę y, i robię coś, robię coś, czyli robię coś równa się próbuję siebie i swoje życie dopasować do schematu, który ktoś. Za mnie bądź dla mnie wymyślił. I, i, i to jest po, po, po dwóch, trzech, pięciu, sześciu miesiącach, you name it, kiedy to się dzieje u ciebie, e, po prostu się poddajesz z takim poczuciem, że to ty jesteś jakaś nie w porządku, że to, to, to ty musi, z tobą musi być coś nie tak, bo przecież wszystkim innym się udaje. Wystarczy znowu zajrzeć na Instagram i na wszystkie po prostu metamorfozy karmią nas takimi treściami. Tylko to, co chciałam zaznaczyć tutaj też, to mieć świadomość tego, że naprawdę taką metamorfozę jest zrobić bardzo prosto. Sęk w tym, co się wydarza po takiej metamorfozie, bo naprawdę mogę doprowadzić się w jakieś takie miejsce, jeśli chodzi o moją sylwetkę. Natomiast, właśnie zobacz, to, to co badania pokazują, to że 95% osób, które podejmują próbę odchudzania, niestety w ciągu 5 lat wracają do swojej wyjściowej wagi ciała albo jeszcze. Ją zwiększają. Więc jeśli jesteś w tej grupie i cały czas po prostu powtarzasz ten schemat, tylko jest jakaś inna, taka składowa, czyli nie wiem, zaczynasz współpracę z kim innym, albo jesteś, yy, yy, albo kupujesz sobie jakąś inną dietę, tak, i już próbujesz jakaś, jakąś sirt białkową, tłuszczową, e, kapuścianą, brukselkową, jajeczną, jakąś tam, no nie wiem, po prostu tego jest masa. I scyzoryk mi się otwiera w kieszeni, jak po prostu takie rzeczy słyszę. I ja wiem teraz też, że hasło mm, zmiana nawyków jest wyświechtane, ale po prostu nie rozumiem. Jeśli, jeśli to jest dla ciebie takie hasło, że no dobra, tam zmiana nawyków, no to to znaczy, że czegoś nie rozumiesz, tak naprawdę. Nie rozumiesz, bo, bo tym razem nie będzie inaczej. Jeśli tak naprawdę nie zadziałasz inaczej. Tak, zobacz. Jak masz. Wyobraź sobie, że, że stoisz i masz nogi złączone w sensie stopa do stopy, tak? Czyli to jest stopa do stopy i teraz stoisz tak sztywno i ktoś do ciebie podbiega i cię popycha i po prostu lecisz jak talala, upadasz. A teraz sobie wyobrażę, masz taką postawę, że masz stopy na szerokość bioder. No to nikt nie jest cię w stanie wtedy przewrócić, w sensie tak, podbiec i cię, po, bo, bo masz taką równowagę, masz balans, masz mocną podstawę, którą dają ci twoje stopy w takim właśnie roz, rozło, rozłożeniu. I tym jest właśnie zmiana nawyków żywieniowych. Takim, a, ta, a dieta jest takim właśnie wiesz, takim, takim czymś takim po prostu na chwilę, nie trwałym. Dieta. Oczywiście tak rozumiana, jak, jak często jest rozumiana, niestety wciąż i wciąż, bo ja przecież często mówię, że dietę się ma, a nie się jest na diecie, ale jeszcze jest jedna pułapka, bo może być tak, że to dieta ma Ciebie, a nie Ty masz dietę. I to też często, wiesz, często to też zauważam. Natomiast podstawą naprawdę sukcesu jest dopasowanie, dopasowanie, Planu czy też strategii. Zobacz, w pracy to nie jest dla nas takie nieoczywiste, że jak się zabieramy za jakiś projekt, który jest dużym projektem, który dotyka wiele różnych obszarów, nie wiem, dużo różnych działów, musi ze sobą współpracować, to musimy mieć na to plan, musimy ten plan często obronić opowiedzieć o nim musimy mieć tak zwaną strategię natomiast no nie wiem w życiu w odchudzaniu które jest bardzo bardzo kurde dużym projektem który dotyka bardzo wielu obszarów naszego życia no po prostu tak podchodzimy do tak, tego dobra 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 dzisiaj ta dieta al, dobra kapuściana lecimy i gotujemy niby wiem że ta zmiana nawyków ale to jest takie mało seksowne i to jest takie już oklepane co ja te nawyki będę zmieniać to po prostu, no, no musisz to zakumać. Że tylko. I to, to nie jest tak, że od dziś, od jutra musisz zmienić wszystkie swoje nawyki, bo to też jest kolejna rzecz, którą, no dobra, no to ja od jutra po prostu wszystko. To, to jest praca stopniowa. I to jest. Dlatego. Yy... Dlatego jakby moją, moją intencją zawsze i, i moją misją jest rzetelna edukacja, bo co mi z tego, że, że nawet, nawet nawet gdyby była jakaś dieta u mnie do kupienia, to, to, to co mi z tego, że ja tobie tą dietę dam, jak tak czy inaczej, no nie do, nie do końca życia będziesz jadła dietę z kartki, tak? Więc oczywiście to jest okej, okay, bo tam się uczysz właśnie, uczysz się dopasowywać do siebie, do miejsca, w którym jesteś teraz i do twojej rzeczywistości, no, bo jeśli jesteś mamą trójki dzieci, to twoja rzeczywistość jest zupełnie inna niż rzeczywistość po prostu fit-insta milionerki. Zgadza się, Czy to, że twoja rzeczywistość jest inna, masz inne obowiązki, masz inny rozkład dnia, masz inne zasoby energii, no masz, masz po prostu inne zasoby, masz inną rzeczywistość. Tak samo jak jesteś studentką, to masz inną rzeczywistość niż mama trójki dzieci. Jak jesteś osobą, która bardzo często wyjeżdża na nie wiem, wyjazdy służbowe, to masz inną rzeczywistość niż osoba, która pracuje, od 7 do 15. Jak pracujesz z domu, to masz inną też rzeczywistość i trochę inne zasoby niż osoba, która 3 godziny dziennie dojeżdża do pracy w tę i z powrotem. Kumasz o co chodzi, kumasz bazę, że to, 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 to ta nasza rzeczywistość tak naprawdę. Jest kluczem, żeby, żeby do siebie dobrać e, narzędzia różne, bo, bo, bo skrzynkę z narzędziami proszę, dostajesz skrzynkę z narzędziami, czyli różne, nie, kupujesz mojego e-booka i, i on jest jak skrzyneczka z narzędziami. Ale to, co będzie dla ciebie dobre, to to już ty, ty, ty będziesz w stanie to dopasować do siebie. Jak mówi Miłosz Brzeziński, on zajebiście zresztą mówi, y, że generalnie chodzi o to, żeby po prostu rzucać o ścianę i patrzeć, co się przyklei, w sensie zadziała to, to, w czym będziesz w stanie wytrwać. Zadziała to, co będziesz w stanie powtarzać. Zadziała to, czym, co będzie miało szansę stać się twoją nową rzeczywistością. Tylko to dla ciebie zadziała, tak? Więc tym razem nie będzie inaczej, jeśli ty nie zadziałasz inaczej i jeśli nie wyrwiesz się z błędnego tego koła właśnie tych diet, ustalania celów, planów smart i potem walenia głową w ścianę aż do krwi. No to fajnie, że jest nowy rok. Ale to są. To są to, to nie daj się teraz nabrać na tanie chwyty. Myśl, naprawdę, myśl po swojemu, podważaj, decyduj za siebie. Ja wiem, że potrzebna jest ci y, inspiracja, potrzebna jest ci wiedza, to wszystko jest ci potrzebne, ale naprawdę jesteś łatwym kąskiem na tym po prostu wielomilionowym rynku. Tego wszystkiego, co niekoniecznie wiesz, to, to, to nie jest. Ja, ja też jestem jedną z tych osób, która oferuje swoje usługi i produkty.

Ja, ja zawsze powtarzam i to nie jest dla mnie, jakby nigdy się z tym nie ukrywałam, tak? że ja stawiam na edukację, więc to nie są jakieś magiczne metody albo czy tam detoksy sokowe. No teraz naprawdę wystarczy otworzyć neta i wszystko po prostu leci jak ta lala, no po prostu hajsu by mi nie starczyło, jakbym się miała to, tu detoks sokowy, tu taki, tu siaki, tu w ogóle zmień swoje to, tu zmień swoje tamto i w ogóle tak siedzisz po prostu z tym telefonem w dłoni i sobie myślisz, no nie no, jakaś beznadzieja po prostu, muszę cała się zmienić, w ogóle wszystko, bo nowy rok i w ogóle wszystko musi być nowe. A To jest jakiś totalny bullshit, no nie wiem, no zobacz, myśl, podważaj i decyduj za siebie. Jeśli całe życie jesteś na diecie i wciąż na, na tą dietę wracasz, to znaczy, że nie masz planu, to znaczy, że masz zły plan. To znaczy, że nie masz w ogóle strategii, która jest oparta na Twoich wartościach, na Twoich możliwości, możliwościach i na Twoich zasobach. Tak? Bo znów widzisz, wracamy do punktu wyjścia. Dobra strategia odchudzania to taka strategia, która jest dopasowana do ciebie. I to wcale nie znaczy, że kupujesz dietę z internetu, która jest niby szyta na miarę, bo nie jest. Bo dieta, którą kupujesz w internecie za ileś dziesiąt złotych, jest układana przez jakiś algorytm. I co tam możesz zaznaczyć? Pięć produktów, których nie lubisz. Ja nie mówię, że to jest złe rozwiązanie, żebyś mnie teraz źle nie, nie, nie zrozumiała, tylko musisz mieć świadomość tego, że, że, że w ten sposób to działa. I to nie chodzi teraz tylko o jedno, bo często mnie też pytacie, co jeść, a czego nie jeść. I bardzo trudno, ostatnio znajoma się do mnie zwróciła, i, bardzo, ja, i ja do niej mówię: Słuchaj, no ja muszę najpierw wiedzieć, jak wygląda Twoja rzeczywistość. Czyli przez 7 dni Ty po prostu mi jedziesz z koksem, uzupełniasz dzienniczek, i ja wtedy mogę z Tobą rozmawiać. A, nie, a dobra, no to jakąś tam dietę, ułóż mi jakąś dietę. Nie ma tak, bo to nie zadziała i ja nie robię tego, bo okej, okay, dobra, mogłabym trzepać pewnie kupę hajsu, sprzedając, nie wiem, tam diety za ileś tam. Tylko, że to nie o to właśnie chodzi. Nie o to, nie, tego już jest naprawdę tak dużo, że nie potrzeba jest kolejnego jakiegoś automatu, który ci będzie mówił, że, że to jest szyte na miarę, albo. No nie, to jest kwestia właśnie, e, kwestia tego, żeby. Żebyś ty wiedziała, i albo pracujesz ze mną, tak? I robimy to razem, albo pracujesz z moimi produktami, które po prostu pomagają ci być takim swoim własnym dietetykiem, tak? Przewodnikiem, takim swoim własnym, bo dużo naprawdę dziewczyny jest w, na, w nas yy, odpowiedzi na pytania, tylko musimy chcieć się skonfrontować z tym, i musimy przede wszystkim yy, dać sobie pozwolenie na to, że okej, okay, tym razem robię to tak. I być może będziesz jedną z tych osób, yy, która, tak jak na przykład yy, Magda, w ciągu roku schudła ponad 10 kg, nie odmawiając sobie swoich ulubionych lodów, które wcześniej to było dla niej coś takiego, że dobra, od jutra zero. No i po prostu błędne koło, tak? Albo będziesz tak jak Ewa, która schudła 8 kg i nie odmawiała sobie randki z mężem, kolacji z mężem w ulubionej włoskiej knajpie. I nie musiała zamawiać po prostu sałaty niepolanej niczym. Mogła zamówić sobie lampkę wina, tak? To jest właśnie dopasowywanie, dopasowywanie strategii i dobieranie narzędzi do mojej rzeczywistości. I kiedyś pamiętam, że Agata, psycholog na diecie na Instagramie, jak obserwujecie, to pewnie znacie, zaprosiła mnie właśnie do swojego podcastu i ona mi tam zadała pytanie, jaką ja miałam, jakie ja miałam jakby wiesz cele, jakie sobie ustaliłam, i, i kwintesencją właśnie tego wszystkiego jest: ja nie miałam w ogóle, jak ja słyszę teraz, że musisz ustalić sobie cel smart, czyli tam ustalony w czasie, osiągalny, ambitny, i w ogóle kiedy będę wiedziała, to, to po prostu mnie trzęsie. Bo to, no nie wiem, jestem wyjątkiem od reguły chyba, bo nie, nie ustalam sobie celu smart ani żadna z moich klientek nie ustala sobie celu smart. Bo, na, bo dla na nas, kobiety, to zazwyczaj działa tak, że dobra, ustalamy sobie cel smart, że w ciągu trzech miesięcy schudnę, nie wiem, 10 kg, tak? No jest to możliwe e, przy założeniu, że schudniemy zdrowo 1 kilogram tygodniowo. No to w 3 miesiące możemy schudnąć nawet 12. Tylko kwestia, właśnie, czy to będzie dla nas okej okay tempo, dla nas. Tym wszystkim, co, bo, bo, bo tak jak już mówiłam na początku, to naprawdę nie sztuka na 3 czy 6 miesięcy zrobić ze swojego życia po prostu dramat yy, i żeby to dieta nas miała, a nie my dietę, naprawdę. Może i, i bardzo często widzę, że, to, że to tak to wygląda, tylko że później, co później, no później właśnie wracamy do tego wszystkiego, co było, i wracamy do tych kilogramów. Yy, więc. Yy. Więc tak, co to znaczy dopasowane do ciebie? Strategia to znaczy taka, która będzie uwzględniała po pierwsze miejsce, w którym jesteś teraz i twoją rzeczywistość, twoje zasoby. Co jest twoim zasobem? Czas jest twoim zasobem. Pieniądze są twoim zasobem. Nie wiem, znajomości są twoim zasobem. Okolicz takie, takie okoliczności jak, zobaczcie, chociażby to, czy mam blisko, nie wiem, czy mam gdzie wyjść nawet na marsz, na spacer, bo czasami, nie wiem, mieszkam w takim miejscu, że nie mam. Albo czy mam blisko do fitness klubu, albo czy nie mam. No teraz są zamknięte, no to nie. Albo czy mam w domu miejsce, chociażby. Głupi, głupi niby wydaje nam się, że to jest taka błahostka, ale czy mam w domu miejsce, żeby na przykład rozłożyć matę? Albo czy, no, no wiecie, to jest tak mnóstwo różnych drobnych rzeczy, i to nie chodzi o to, że ja mam wymówkę, bo nie mam gdzie rozłożyć maty. Ale na przykład mogę być w takiej sytuacji, że mam małe mieszkanie, Mam dwójkę dzieci i są, nie wiem, po prostu, no, no jest nam ciasno i nie mam gdzie tej maty rozłożyć. To nie chodzi teraz o to, że ja mam wymówkę, tylko nie mam i muszę szukać innego rozwiązania, bo to nie chodzi o to, żeby teraz usiąść i powiedzieć: A dobra, ja tam wiesz, no nie mam czasu, nie mam miejsca i w ogóle co ja tam będę robić, nie? Tylko chodzi o to, żeby w tej swojej rzeczywistości. Znaleźć takie rozwiązanie, które będzie się dla nas sprawdzało. I obiecuję Ci, że jest takie rozwiązanie. I mogą to być żółwie kroczki, ale na pewno za rok, jak się obrócisz, bo zobacz, jakbyś, jakbyś, jakbyś takie podejście zastosowała rok temu, to nie miałabyś dzisiaj takiego problemu. Jak schudnąć, jak schudnąć, jak schudnąć w 2021, a może to, a może to, a może tamto, a może siamto. No, no właśnie. Trzeba sobie zadać pytanie po prostu, czy ja chcę się w tym kołowrotku kręcić jak, jak taki chomik, czy, czy chcę rzeczywiście po prostu coś zrobić. Czy, czy, za, czy satysfakcją będzie dla mnie nawet te, nie wiem, 10 kg w ciągu roku, bo to się wydaje, o Boże! To w ogóle nie, ja chcę w 3 miesiące 15 kg. Tylko Teraz masz opcję, możesz w 3 miesiące 15 kg robiąc to, co robisz zawsze, i później zawsze wracasz do tej albo możesz zmienić, znaczy zmienić to, to w ogóle, możesz ułożyć swoją strategię skutecznego odchudzania bez spiny i możesz yy, zacząć działać inaczej, możesz wolniej. I wtedy te efekty też będą, wiesz, przychodziły wolniej, ale będą przychodziły. I to, i ty będziesz zmieniała swoje nawyki na tyle, na ile jest dla ciebie bezpiecznie i dobrze. Bo to też nie chodzi o to, żeby właśnie z dnia na dzień wszystko zmienić, bo nasz mózg nie lubi zmian. I teraz zobaczcie, jak my często podchodzimy to, co jeść i w jakich, w jakich nie wiem, objętościach, ile energii i tak dalej. To jest jedno, to jest wszystko, okej, okay, dobra, ja to wszystko, że tak powiem, zabezpieczam i w swoich produktach, nie wiem, i w warsztatach, i w akademii, i tym bardziej we współpracy, w ramach po prostu takiej edukacji, że okej, okay, dobra, ja wiem, to ma tyle, to ma tyle. To nie chodzi też o to, żeby uczyć się tego na pamięć, ale to jest, to jest jedno. A drugie, to jest cała ta taka sfera właśnie tego, w jaki sposób my jako ludzie działamy w zmianie, e, cała psychologia zmiany, e, cała e, jakby to, i, i tego podstaw musimy się też nauczyć, bo dzięki temu będziemy wiedziały, że to nie jest nasza wina, że na przykład coś nie wychodzi i będziemy potrafiły poszukać sposobu, żeby to po prostu zmienić w naszym życiu i dopasować do siebie. I ja najbardziej lubię, jak mi dziewczyny piszą, że znaczy dzięki mnie, nie lubię też takie, bo to no, dzięki ich pracy tak naprawdę, ale że nauczyły się nie poddawać, bo to jest klucz do sukcesu. Tak, że to jest taka droga, no, że bywa różnie, no, jest różnie, ale nauczyć się po prostu nie poddawać w sensie, dobra, tak mi nie wyszło, co było nie tak, modyfikuję, okej, okay, następnym razem działam inaczej. I to nie chodzi o to, czy, czy ja zjadłam to, czy tamto, czy wybrałam to, czy tamto, czy siam to, chociaż to jest wiadomo bardzo ważne, no bo podstawą tego wszystkiego... Yy, jest y, oczywiście bilans energetyczny, ale za tym wszystkim y, stoi nasze działanie jako kobiety jako człowieka. I tutaj teraz wchodzi i nasz cykl y, z, z plusami i z minusami, tak to w zależności od tego, jak, jak, jak każda z nas, z nas reaguje y, na, na zmiany hormonalne w swoim cyklu I wchodzi właśnie cała ps psychologia zmiany. Y, y, w ogóle wiedza o tym, jak działa nawyk, jak to zrobić, jak to zmienić, jak, jak robić to mądrzej i tym samym lepiej. Bo, bo to jest cała taka, wiecie, no, no cała taka, yy, mam wrażenie, niezagospodarowany taki ten obszar, yy, i później tylko, i później wydaje nam się, że to my jesteśmy tylko takie beznadziejne, właśnie zrobiliśmy coś źle, w ogóle nic na nas nie działa, i tak dalej, i tak dalej. No pewnie, pewnie tą historię, te, tak, takie historie yy, znacie. No i cały jeszcze jeden bardzo ważny obszar, taka noga obszar. Z którym ja akurat pracuję, to jest uważność i współczucie, nie mylić z litością. I to jest coś, co pozwala nam działać z taką łagodnością do siebie samych, z taką życzliwością, chociaż to też, bo, bo, bo wiecie, tutaj też jest dużo mitów, bo to, to, że ja akceptuję swoją sytuację, która jest teraz, bo tylko to, że ja akceptuję sytuację taką, jaką mam teraz, tak naprawdę pozwala mi. Dokonać prawdziwej, skutecznej zmiany. I teraz tylko, że akceptowanie tego, jak ja nie wiem, teraz wyglądam, to nie znaczy, że mam mi się to podobać. To znaczy, że ja to widzę, widzę prawdę, widzę prawdę, gdzie jestem i, i tak dalej. I po prostu dopuszczam tę prawdę do siebie. To znaczy, że ja to akceptuję, przynajmniej. Według tego, tej, tej teorii yy, uważności i samowspółczucia. Yy, ja akurat yy, tutaj korzystam z, yy, z książek Paula Gilberta yy, yy, i on właśnie super opisuje to, jak, jak bardzo my nie rozumiemy tego, czym jest tak naprawdę ta uważność, współczucie yy, i akceptacja. Bo nam się wydaje, że to, że ja coś akceptuję, to to musi, 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 z tego wynikać, jakiś że okay, że to jest dla mnie ok, że to jest fajne, że ja to lubię, z takim entuzjazmem w ogóle do tego podchodzę. Tymczasem właśnie akceptacja e, nie ma nic wspólnego z tym, że ja coś muszę lubić albo się z czegoś cieszyć. Mogę tego nie lubić i jednocześnie to akceptować i po prostu od tego momentu wychodzę do zmiany, tak? Bo ja to akceptuję, widzę prawdę na, 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 na temat, na jakiś temat, tak? Na, na, na temat jakiegoś tam obszaru w moim życiu. I to nie tylko w odchudzaniu, ale w, w wielu e, obszarach e, życia. E, także e, dziewczyny, dziewczyno droga, która teraz tego słuchasz, to już jest wszystko ode mnie na dziś, pamiętaj, że moich audycji możesz słuchać w zasadzie wszędzie, w Spotify, w Apple Podcasts, w MP Go i we wszystkich innych aplikacjach do słuchania podcastów, a wszystkie odcinki znajdziesz na mojej stronie www.elasawicka.pl w zakładce do słuchania, czekam na Ciebie również na moim kanale na YouTubie Babka od Odgrubiania, tam są audycje i filmy, wideo. No, i jeśli podobało ci się to, koniecznie daj mi znać w komentarzu. Come on, po prostu weź teraz y, telefon, czy na czym tam słuchasz, niezależnie od tego, gdzie słuchasz i po prostu napisz do mnie, niekoniecznie w komentarzu. Możesz też napisać do mnie, bo kontakt też znajdziesz na mojej stronie www.lasawicka.pl, bo to jak nic innego dodaje mi motywacji do nagrywania. To, że wiem, że po prostu Wy tego słuchacie i to Wam w jakiś sposób pomaga. No i of course, zapraszam Cię do wspólnej pracy. Jeśli potrzebujesz wsparcia w skutecznym odchudzaniu i chcesz to zrobić po swojemu i trochę po mojemu, czyli bez Spiny, to koniecznie zajrzyj do zakładki Oferta na mojej stronie www.lasawicka.pl. No, to do usłyszenia kolejnym razem. Żyj, nie wariuj i dbaj o siebie najpierw, bo możesz wyglądać i czuć się tak, jak chcesz. Pa!